panowie, przed nami pojedynek numer 7. Walka w kategorii 70 kg i to będzie ostatni pojedynek kadetów. To będzie walka, w której zmierzą się i zapraszam do narożnika niebieskiego, reprezentant Niemiec, Dietrich Hermann! Dietrich Hermann, Niemcy, narożnik niebieski. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie trzykrotny mistrz Polski, wicemistrz Europy kadetów, zawodnik, który na co dzień reprezentuje barwy Skorpiona Szczecin. Reprezentant Polski, pochodzący z bokserskiej rodziny, Fabian Urbaś! Urbański! Fabian Urbaś! Urbański, narożnik czerwony, a jego młodszy brat w Erewaniu wszedł do strefy półfinałowej. Ten pojedynek w ringu prowadzi sędzia Tomasz Majcher, na kartach punktowych Wojciech Bęben, Robert Dębicki oraz Arkadiusz Binnenstock, sędzią czasowym pan Artur Goł, sędzią głównym. I tu włączamy tryb koncentracji, bowiem w ringu pojawia się chłopak z naprawdę dużą dozą talentu. Fabian Urbański to jest srebrny medalista Mistrzostw Europy Kadetów z Włoch. Tam wygrał 3 pojedynki. Dopiero w finale uległ rywalowi z Irlandii, O'Donnellemu. Jego brat, a więc Aleks Urbański, awansował właśnie do strefy medalowej Mistrzostw Europy Juniorów, które trwają w Armenii, w Erywaniu. Mało tego, tata tych panów, Daniel Urbański, to ceniony niegdyś solidny tester boksu zawodowego. Dość powiedzieć, były rywal Gennadija Gołowkina, zatem no, panowie boks mają we krwi absolutnie. I to nie koniec tej rodziny, bo rozmawiałem tu z trenerami ze Skorpiona przed rozpoczęciem tej imprezy. I tam jest taki chłopak, ich najmłodszy brat Kacper ma 12 lat, Ksawery, przepraszam bardzo, Ksawery, 12 lat, który już zaczął boksować i talent ma ponoć spory. No, ciekawa to rodzina wobec tego. No już medalodajna, brzydko mówiąc, bo kolejny medal dla Polski wywalczony przez rodzinę właśnie Urbańskich. Po drugiej stronie Dietrich Hermann, Niemiec. No ciekawi jesteśmy, co nam Fabian zaoferuje. To już jest naprawdę solidna marka. Jeśli ktoś zdobywa srebrną mistrzostw Europy kadetów, to daje nam sporo do zrozumienia. No taki powiedziałbym bokserski, amerykański model rodziny. Tata boksował, synowie boksują, ale my też mamy, prawda, takie sytuacje. No i zaczyna od razu bardzo, bardzo ofensywnie Fabian Urbański. Jak powiedział tutaj już Marek Matala, po raz trzeci został w tym roku mistrzem kraju. Po wygranej w Mistrzostwach Polski Młodzików obronił tytuł mistrza Polski w rywalizacji kadetów. Sam mówi, że występ w Wałczu uważa za bardzo udany. Trafił z formą, dwóch pierwszych rywali pokonał w pierwszych rundach. W półfinale wygrał jednogłośnie na punkty, a finałowy rywal oddał mu zwycięstwo walkowerem. 16-letni chłopak, który koncentruje się na korpusie Hermana. W lipcu zresztą Mistrzostwa Europy do lat 16 w Rumunii. To jest oczywiście cel, by tam do Rumunii pojechać i zdobyć złoty medal. Skoro srebro jest w kolekcji, to chciałoby się ten najcenniejszy kruszec wywalczyć właśnie w Rumunii. No właśnie, mówi, że w Monte Silvano zabrakło chłodnej głowy i troszkę doświadczenia, więc nie może doczekać się kolejnych mistrzostw Europy. Jadę tam po złoto. A, teraz ładny cios Urbańskiego. Twierdzi Fabian Urbański. No, oby, zobaczymy. To byłoby piękne, bo przecież brat nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w Erywaniu. Tak, na razie jest brązowy zaklepany, ale brąz to może być za mało. No, myślę, że tata musi być dumny z pociech, które tak pięknie wzrastają. No, oczywiście słowa uznania też dla Skorpiona Szczecin, bo to jest ten klub, który od lat produkuje w zasadzie reprezentantów Polski, medalistów
różnych turniejów międzynarodowych i oby ta tendencja faktycznie była tylko wzrostowa. Ale tu już widzimy ciosy i na korpus, ciosy pod bródkowa, to są właściwie wszystkie płaszczyzny opanowane. Waga do 70 kg, 16 lat, no to naprawdę są ciekawe parametry. A z kolei po stronie niemieckiej kolejny dryblas. Tak, tak, tam widać, że stawiają na wysokich, szczupłych, a wysokich. No tylko na razie Herman to nie ma za wiele do zaoferowania, poza tymi warunkami fizycznymi. No ale teraz mieliśmy taką sytuację podczas tej imprezy, że po przegranej pierwszej rundzie, kiedy boksował bardzo defensywnie niemiecki pięściarz, wskazówka była, żeby próbować jednak samemu też postawić trudniejsze warunki, zaatakować. Dobry jest ten lewy na dół Urbańskiego. Od początku stosuje tę akcję, a więc najpierw namierza prawą ręką, potem dokłada prawy na korpus, lewy na korpus. Nawet chyba mi się nie koncentrował na głowie, szczerze mówiąc, tylko cały czas poprzez tułów po prostu wygrywać kolejne rundy, ale jak się napatoczy Herman, to czemu nie? Tak, Herman ruszył tam, zresztą cały czas jego trener pokrzykuje, Schnella, Schnella, szybciej, szybciej, ale kiedy Niemiec będzie atakował, to zostanie skontrowany. Poza tym szybkość tutaj jest domeną jednak Urbańskiego i to się nie powinno zmienić. No i widać, że Urbański też mocno bije na korpus, także tutaj już te ciosy, myślę, że odczuł Herman. Na starcie już była przewaga szybkości, a po tym obijaniu tułowia ona prawdopodobnie jeszcze będzie wzrastała pół minuty do końca drugiej rundy. No teraz ma w narożniku rywala Urbański. Sporo widzi też Urbański. Padł akurat teraz w liny. No i tam zmieścił pod prawym łokciem lewy hak Urbański. Jas jeszcze to samo. To jest dobre. To już ma opanowane na naprawdę wysokim europejskim poziomie Fabian Urbański. No tak patrzę tutaj z odległości metra, może półtora na twarz tego niemieckiego pięściarza, entuzjazmu tam nie widzę. Smutną ma twarz Herman po tych dwóch rundach. Raczej jest w sytuacji bez wyjścia. Herman, to nie jest nasz problem oczywiście, bo my cieszymy się z postawy Fabiana Urbańskiego. Widać, że ta forma się zgadza. Ona oczywiście dopiero będzie wzrastała, no bo skoro mówimy o turnieju w lipcu, o Mistrzostwach Europy, to tak naprawdę dopiero będzie tutaj tendencja zwyżkowa. Ruszył do przodu Herman, rzuca kolejne ciosy, tylko że żaden z tych uderzeń nie zaskoczył absolutnie Urbańskiego. Tak, Urbański obniżył jeszcze pozycję odchylenia z wody, ani razu nie trafił tymi dyszlami. Bardzo wysoki niemiecki pięściarz, Dietrich Herman. Pociągnął lewą ręką Urbański wyraźnie, chce mocnego finiszu, doskonale bije na korpus Fabian. I kolejny cios, tym razem pod lewy łokieć, a więc od razu później kolejny to jest cios na górę. Ale fajny ma przegląd sytuacji, potrafi faktycznie wcisnąć te ciosy nawet w momencie, gdy nie ma za wiele miejsc. Tak, wyraźnie szuka też tam miejsca pod prawym łokciem, już kilka razy trafił tym lewym hakiem w okolicy montrowy, prawie środkowy na górę. A coraz bardziej zrezygnowany wydaje się być Dietrich Herman. Uciekły teraz razem z lewym sierpowym w kierunku środka ringu. Ale teraz kolej po zwodzie, prawy podwrótkowy. 40 sekund do zakończenia walki.
No ale pamięta o obronie, to jest istotne. Urbański, jak nie blok, to z wody uniki, odchylenia. No i teraz proszę, bardzo ładna kombinacja. Prawy na dół, prawy podbródkowy i jeszcze lewy na górę. Pod względem eksplozywności to jest najlepszy dzisiaj występ podczas tej imprezy. Zmęczony jest Dietrich Herman. Po prostu poobijał go przez trzy rundy Fabian Urbański. Brawa dla wicemistrza Europy kadetów. No można powiedzieć, że taki, powiedziałbym, ostry sparring, w którym rywal tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia. W Kielcach czekamy na dopełnienie formalności. Karty punktowe są już u sędziego głównego, Sławomira Kozłowskiego. Za moment. Okazało się, że te warunki fizyczne nie są absolutnie dla Fabiana żadną przeszkodą. No to była pełna dominacja od pierwszego do ostatniego gongu. Nawet odniosłem wrażenie, że chyba za wszelką cenę nie chciał wygrywać tego przed czasem. Pojedynek orzekli sędzia Arkadiusz Binenstock 30-25. Sędziowie Robert Dębicki oraz Wojciech Bęben 30-26. Dla jednogłośnego zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Fabian Urbaś! Urbański! A jeżeli jest punktacja 30-25, to jasne, że dwie rundy są po 10-8. No to faktycznie jest dominacja, tak w ringu, jak i na kartach punktowych. Dał lekcję boksu, no taką dość brutalną momentami Fabian Urbański. No i zgadzam się z tym, był moment, w którym już trochę dość miał Dietrich Herman, ale nie był jakoś nadmiernie wściekły. Fabian, ładny gest, poszedł podziękować niemieckim trenerom za te rywalizacje. No, ci z Państwa, którzy nie znali Fabiana, bo my go już oczywiście znamy, no to warto zapamiętać, bo to faktycznie może być chłopak, który w lipcu podczas Mistrzostw Europy Kadetów sporo dobrego w ringu osiągnie. Oby tak było, tego mu życzymy. Panie i panowie, a kolejny pojedynek będzie to pierwsza walka juniorów w ringu, bo prowadzi ją sędzia Arkadiusz. Teraz już przed nami pojedynki juniorów. We'll be right back.